Marcin Nociepa, Porozumienie, wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktor. Gowin nie jest materiałem. Nawodza. Absolutny bałagan w Porozumieniu. Ta sytuacja fatalnie świadczy o Gowinie. No i mogłam tak wymieniać, to jest kilka cytatów z mojej rozmowy z Adamem Bielaną, którą zakończyliśmy dosłownie minutę temu. No i co pan na to? Kto w tej chwili jest prezesem Porozumienia Jarosława Gowina? Panie redaktor, wszystkie opinie Adama Bielana są z pewnością bardzo cenne dla niego samego, być może dla grupki jego fanów. Natomiast proszę pozostawić sprawy wewnętrzne naszej partii do rozstrzygania organom tej partii. Adam Bielan już nie jest członkiem Porozumienia, więc jego troska o naszą przyszłość i o przywództwo jest nieszczera. Adam Bielan twierdzi, że absolutnie jest członkiem Porozumienia i że to wyrzucenie i jego, i Kamila Bortniczuka z szeregów partii odbyło się absolutnie niezgodnie ze statutem tejże. Panie redaktor, no oczywiście ma prawo tak uważać, ma prawo tak sądzić, natomiast zwracam uwagę tak na logikę, że zdecydowana większość członków prezydium w tym głosowaniu, to było chyba 22-2, zdecydowało się jednak zawiesić i wykluczyć z partii Adama Bielana, czyli jednym słowem... No, ale bezprawnie, panie ministrze, bezprawnie jako... według Bielana, dlatego że podobno członkowie Sądu Koleżeńskiego tego wcześniejszego zostali usunięci i ci nowi, jak rozumiem i domniemuję, no nie mieli prawa podejmować takiej decyzji. Pani redaktor, ja to znam tą linię argumentacyjną, no właśnie. Tylko ona od samego gruntu jest fałszywa. Dlaczego? Dlatego, że kiedy przyglądniemy się naszemu statutowi, to wyczytamy tam kilka konkretnych faktów. Zacznijmy od paragrafu mówiącego o tym, kto zwołuje sąd koleżeński. Sąd koleżeński zwołuje wyłącznie jego przewodniczący. Nie było posiedzenia sądu zwanego przez przewodniczącego, który by unieważniał jakiekolwiek uchwały prezydium, który by sprawiał, że te uchwały są nieprawomocne. Po drugie, jeżeli mamy do czynienia z tak miażdżącą przewagą w głosowaniu 22-2, a w innym głosowaniu 24-2 w prezydium, jednomyślnością w zarządzie krajowym, to jest takie szersze jeszcze ciało w naszej partii, i jeszcze oświadczeniem miażdżącej większości parlamentarzystów, którzy mówią, że Adam Bielan jest w błędzie, że Adam Bielan jest już poza partią, wykluczony z powodu politycznego chuligaństwa, no to trudno naprawdę wierzyć dwóm osobom, które są bezpośrednio zainteresowane obroną swojego stanowiska. I jeszcze raz życzymy im powodzenia, ale już poza Porozumieniem Jarosława Gowina. No dobrze, panie ministrze, tylko no, też podobno w waszym statucie jest taki zapis, który mówi, że decyzji personalnych, między innymi dotyczących wykluczenia jakiegoś członka z partii, nie można podejmować w sposób no, taki, jak podjęto, że to musi być głosowanie tajne, co nie zostało zapewnione. W związku z tym to głosowanie jest nieważne. Jasne. Serdecznie zapraszam Państwa do paragrafu 17 ust. 5 statutu, który o tym mówi, o czym pani redaktor, co pani redaktor właśnie przytoczyła. Mhm. On mówi o głosowaniach personalnych w dziale organy partii, czyli przy wyborze danych organów, co jest zupełnie naturalne, powinno być przeprowadzane głosowanie tajne. Nigdzie nie jest powiedziane, że nie można wykluczać członków z partii. Jesteśmy, pani redaktor, szanowni państwo, w dobie pandemii i nie ma spotkań bezpośrednich, osobistych. Prezydium nie jest w stanie się spotkać i przeprowadzić głosowania tajnego. No więc to jest jednoznaczne wskazanie motywacji tych naszych kolegów, których usunęliśmy z partii, że oni chcieliby partię sparaliżować, dlatego że w takim razie, trzymając się ich logiki, w ogóle nie można podejmować żadnych decyzji w partii, ponieważ nie możemy się spotykać. No, szanowni państwo, na szczęście nasz statut mówi o głosowaniach tajnych tylko przy wyborze organów partii, paragraf 17 ust. 5. Dobrze, to idziemy dalej, panie ministrze. Jaka jest kadencja prezesa Porozumienia? Jak jest zapisane w statucie? Ile ona czasu trwa? 3 lata. Kiedy Jarosław Gowin po raz ostatni lub też pierwszy został wybrany na prezesa Porozumienia? Tutaj nie ma takiej prostej odpowiedzi, panie redaktor, dlatego że w 2017 roku w naszej partii mieliśmy konwencję zjednoczeniową, w której koledzy wymienili... Ale nie doszło tam do głosowania na temat prezesa, panie ministrze. No nie było takiego głosowania. Nie doszło, ponieważ w naszej partii był absolutny konsensus co do tego, że zaczęła się nowa kadencja.
po prostu w wyniku zjednoczenia ugrupowań politycznych i środowisk. No bez wyboru ponownego prezesa? No ale panie redaktor, no, w ramach przegłosowano na tej kongresie po prostu formułę, że ta kadencja ulega wydłużeniu, po prostu ulega jakby na nowo rozpoczęciu. To ale na jakiej zasadzie? To gdzieś zostało zapisane? Zrobiliśmy to z bardzo prostego powodu, że w 2018 roku mieliśmy wybory samorządowe, w 2019 wybory parlamentarne i uznaliśmy, że należy teraz tę serię wyborów przejść bez wyborów wewnętrznych, skupić się na kampanii wyborczej. Panie ministrze, odbyło się jakieś głosowanie w tej sprawie, takiego przez aklamację przedłużenia kadencji prezesury Jarosława Gowina? W takiej formule dokładnie doszło do zjednoczenia tych środowisk. Dokoptowano do władz obecnych wiceprezesów, którzy reprezentowali tamte środowiska. I w taki sposób, tylko dokoptując tych prezesów, wydłużono tą kadencję. Ale nawet panie redaktor, jeżeli byśmy przyjęli ten scenariusz, o którym pani mówi, że ta kadencja uległa nienaturalnemu, bezprawnemu wydłużeniu, to nasz statut także tę kwestię rozstrzyga. On mówi tak, że kadencja władz partii Porozumienie wygasa w momencie wyboru następnych władz. Czyli kadencja prezesa wygasa w momencie, kiedy jest wybrany nowy prezes. Nie ma sytuacji takiej, że nagle kadencja się kończy, tak jak w przypadku wyborów na prezydenta Polski, że jest dzień końca kadencji i w tym momencie marszałek Sejmu wchodzi. Nasz statut mówi bardzo precyzyjnie, że przewodniczący Konwencji Krajowej wchodzi dopiero w momencie wygaszenia członkostwa prezesa partii, które może nastąpić. No po co te 3 lata są zapisane w takim razie? Ale panie redaktor, no... No bo ja tego nie rozumiem, ja... naprawdę to jest nielogiczne, panie ministrze. No sam pan chyba dostrzega nielogiczność waszego statutu nie, ale, trochę. Panie redaktor, ja bardzo cenię troskę o naszą partię, ale zapewniam, że w sytuacji, kiedy był zwołany kongres w 2017 roku, nie było żadnych co do tego wątpliwości. Był kongres, byli delegaci i kongres zdecydował o nowym otwarciu partii, o zjednoczeniu z ugrupowaniami innymi, które weszły w skład Porozumienia. Wtedy też zmieniliśmy nazwę i dokoptowaliśmy do zarządu, który rozpoczął swoją kadencję. Wyzerowaliśmy tą kadencję i rozpoczął ją na nowo. I taka jest formuła prawna, którą przyjęliśmy. Oczywiście można się zgadzać albo można się z nią nie zgadzać, ale nasz statut mówi jednoznacznie. Prezes jest prezesem do momentu wyboru nowego prezesa. Nie ma takiego czegoś. No dobrze, panie ministrze, ale Adam Bielan, Kamil Bortniczuk, Jacek Żalek i chyba jeszcze jedna osoba, o ile się nie mylę, zupełnie się z państwem nie zgadza. To nie są szeregowi posłowie Porozumienia. Kamil Bortniczuk do niedawna był wiceministrem, jednym z najbliższych współpracowników Jarosława Gowina. Co się takiego wydarzyło nagle? Tylko już tak porozmawiajmy szczerze przez chwilę. Jasne, no ja bardzo proszę. Wydarzyło się to, że koledzy od dłuższego czasu nie byli w stanie ze względu na styl uprawiany przez siebie polityki przekonać do siebie kolegów z partii. Co to znaczy? Po prostu w partii rządzi demokracja, nie byli w stanie zbudować większości do czegokolwiek i stopniowo się sami marginalizowali. Nie byli w stanie grać drużynowo, zespołowo. Grali wyłącznie na siebie w różnych tam swoich decyzjach politycznych czy wizerunkowych. I mają do tego prawo, natomiast no nie mogą się dziwić, że są na marginesie. Tylko oni zamiast wyciągnąć z tego wnioski i spróbować przekonać do swoich racji kolegów, żeby zbudować jakąkolwiek większość, postanowili doprowadzić do próby destabilizacji partii i jej wrogiego przejęcia poprzez jakieś kruczki prawne, no, które muszą spełznąć na niczym. No jeżeli zaczęliśmy od Sądu Koleżeńskiego, no to panie redaktor, oni zwołali posiedzenie Sądu Koleżeńskiego bez przewodniczącego. To jest wprost złamanie statutu i każde następstwo tych działań jest po prostu nielegalne. I dlatego nazywa pan Adama Bielana politycznym chuliganem? Panie rektor, jeśli mogę jeszcze na zdanie. Tego nie można zestawiać, że jedni mówią to, drudzy tamto. Oni się czują członkami partii, my uważamy, że nie są. To nie są ekwiwalentne sytuacje. Jeżeli zdecydowana większość członków prezydium przyjmuje stanowisko, jednogłośnie zarząd krajowy i zdecydowana większość parlamentarzystów, że oni dopuścili się zamachu na ład ustrojowy naszej partii, że szkodzą naszej partii, że próbowali ją wrogo przejąć w sposób niedemokratyczny, to coś jest na rzeczy. No dobrze, rozumiem, że to jest przyczyna, te wszystkie argumenty, których pan używa, to jest przyczyna tego, dlaczego pan Adama Bielana nazwał tam kilka minut wcześniej politycznym chuliganem, tak? Bo to są mocne słowa.
Ja cytuję tylko oświadczenie grupy parlamentarzystów, porozumienia, wyważonych, roztropnych posłów i senatorów, którzy nazwali rzeczy po imieniu. Próba podważania najpierw prawomocności sądu koleżeńskiego, tego prawdziwego sądu koleżeńskiego, a później zarządu i partii i prezesa, no jest próbą zrobienia rozruby politycznej, takiej właśnie takim chuligaństwem politycznym. Ale dlaczego pana zdaniem Adam Bielan chce zrobić rozrubę polityczną we własnej partii? Czy to jest po prostu tak, że on jest inspirowany przez Jarosława Kaczyńskiego, który jak wiadomo no, nie ma zbyt dużej sympatii do Jarosława Gowina, to jest akurat tajemnica Poliszynela, czy z czego to wynika? To jest wszystko inspirowane pana zdaniem od góry, od PiSu, czy co się dzieje? Panie redaktor, jeszcze jedno tylko zdanie, bo to umyka we wszystkich tych wywiadach, umyka jeden fakt. Adam Bielan zgłosił wątpliwość co do prawomocności prezesury Jarosława Gowina dopiero godzinę po prezydium, na którym został zawieszony. Żebyśmy zachowali kolejność, to prezydium zawiesiło Adama Bielana, przestał być członkiem partii, w sensie zostało zawieszone jego członkostwo i w ramach odpowiedzi retorsji uznał, że jednak Jarosław Gowin nie jest prezesem. Panie redaktor, to jest groteska. To nie jest tak, że myśmy rozmawiali... Znaczy, Adam miesiąca. Bielan pokazywał mi dzisiaj dokument z 4 lutego, jakby głosowanie sądu koleżeńskiego, który to uznał, to ten sąd uznał, że Jarosław Gowin nie jest już prezesem porozumienia Jarosława Gowina. Ale Adam Bielan nie podnosił w ogóle tej kwestii. No proszę nie nazywać tego sądem. Znaczy ja rozumiem, że... Nie ja, panie pośle, żeby była jasność. Ja tutaj mówię o argumentach, które stosuje Adam Bielan. No pokazał dzisiaj naszym widzom expressis verbis, czarno na białym, tą uchwałę sądu koleżeńskiego z 4 lutego. To, no, ja też mogę coś wydrukować i pokazać. Ja chcę tylko państwu powiedzieć, że gdyby ktokolwiek miał dobre intencje, mówił o Adamie Bielanie, to on by podnosił kwestię wątpliwości prezesury Jarosława Gowina, jak nie 3 lata temu, nie przez ostatnie 3 lata, bo przecież był drugą osobą w partii, to przynajmniej przez ostatnie tygodnie. Tymczasem on to podniósł dopiero w momencie, kiedy został zawieszony w prawach członka partii za wielokrotne notoryczne łamanie statutu. Natomiast odpowiadając na pani pytanie o rolę Prawa i Sprawiedliwości, no mi się w to nie chce wierzyć. No i jednak Jarosław Kaczyński jest politykiem pragmatycznym, który doskonale umie liczyć i wie, że dzisiaj 13 posłów i 2 senatorów jest zupełnie krytyczna większość dla większości koalicyjnej jest za Jarosławem Gowinem i nie ma żadnych wątpliwości co do jego przywództwa w partii. A po drugie, wydaje mi się jednak, zawsze mi się wydawał jednak człowiekiem honorowym. I pakowanie się w tego typu rozrubę polityczną byłoby z pewnością skazą na jego wizerunku, na którą nie może sobie pozwolić. Panie ministrze, pan jest młodym politykiem, ale myślę, że na tyle doświadczonym, że takie rzeczy pan wie, że naprawdę sądzi pan, że Adam Bielan pozwoliłby sobie na coś takiego bez zgody Jarosława Kaczyńskiego? Ale to już proszę pytać Adama Bielana, czy potrzebował do tego kogoś, czy jej. Dobrze, czym to się skończy, panie ministrze? Na pewno zgubił jego charakter. Czym to się skończy? To się skończy rozłamem w porozumieniu, panie pośle, i co za tym idzie, ewentualnie rozłamem także Koalicji Zjednoczonej Prawicy? Wydaje się, że nie ma ku temu powodów. Wszystko zależy oczywiście od biegu wypadków w najbliższych dniach. Ale dzisiaj nie ma żadnej wątpliwości. Jarosław Gowin spotykał się z Jarosławem Kaczyńskim, z premierem Mateuszem Morawieckim. My rozmawiamy normalnie o sprawach państwowych i to jest w ogóle największy żal, który ja mam do kolegów, że w czasie, kiedy my pracujemy jako pan Jarosław Gowin, jako wicepremier, minister gospodarki, rozwoju, jako wiceministrowie, posłowie, marszałkowie województw, wojewodowie, pracujemy dla... ciesząc się z wyzwaniami związanymi z pandemią, to w tym czasie koledzy zajmują się gierkami wewnątrz partii. My robimy wszystko, żeby ten spór wewnętrzny wstydliwy jednak zakończyć i po prostu skupić się na tym, do czego są powołani politycy. Oni są powołani do służby publicznej, a nie do zajmowania się samymi sobą. I już zawsze do Adama Bielana czy Kamila Bortniczuka przylgnie łatka tych, którzy w szczycie pandemii rozbijali jedność Zjednoczonej Prawicy. Dlaczego Jarosław Gowin do tej pory nie zabrał głosu, panie ministrze? To już minęło kilka dobrych dni. On milczy, konsekwentnie milczy. Czemu? Znacznie obniżyła się głośność, panie redaktor. Nie, średnio usłyszałem pytanie. Zawsze widzowie narzekają, że mówię za głośno, ale dobrze, zrobię to dla pana, postaram się głośniej. Krótkie pytanie. Dlaczego Jarosław Gowin do tej pory nie zabrał głosu? To już minęło kilka dni, on konsekwentnie milczy. Pytanie, czy i kiedy zabierze głos w tej sprawie? No jego głos jest potrzebny. Ale panie redaktor uważa, że jest taka potrzeba? Tak, uważam.
No, panie rektor, my mamy organy partii, my wydajemy oficjalne komunikaty, nasz rzecznik jest bardzo aktywny, pytani parlamentarzyści nie unikają odpowiedzi na pytania, komunikują nasze stanowisko. Ja nie widzę żadnych powodów, żeby Jarosław Gowin miał w tej kwestii zabierać głos w sytuacji, kiedy stoi za nim partia murem. No murem to może niech pan nie przesadza, ale jednak na razie większością. Nie obawia się pan, że ta większość będzie topnieć? Trzy cegiełki, które spadają z muru, obiektywnie ten mur osłabiają, nad czym ubolewam, ale w żaden sposób nie ma zagrożenia dla stabilności naszej partii politycznej. Chciałbym, żeby również koledzy wzięli pod uwagę, że swoim działaniem uderzają w jedność Zjednoczonej Prawicy i będą musieli wziąć za to odpowiedzialność. Panie ministrze, czy to jest prawda, że Jarosław Gowin spotyka się z politykami Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicji Polskiej, żeby rozmawiać ewentualnie o jakiejś współpracy politycznej? Mówi się także, że się spotykał pan Jarosław Gowin z Donaldem Tuskiem. Panie redaktor, no to tylko pokazuje groteskowość tej sytuacji. Ja słyszałem już różne plotki. Ostatnio słyszałem, że się w ogóle w Berlinie spotkał z Donaldem Tuskiem, jak rozumiem z Angelą Ale Merkel. Ale to ma pan okazję te plotki rozwiać. Ja zadaję konkretne pytanie, proszę o konkretną odpowiedź. Nie, czy były spotkania z politykami PSL, czy było spotkanie w ostatnim czasie z Donaldem Tuskiem? Nie znam odpowiedzi na pierwsze pytanie, znam odpowiedź na drugie pytanie. Kategorycznie zaprzeczam. Nic takiego nie miało miejsca. Według mojej wiedzy Jarosław Gowin spotkał się z Donaldem Tuskiem ostatni raz w 2013 roku, kiedy przyjmował od niego dymisję, kiedy odchodził z rządu w wyniku konfliktu i od tej pory panowie nie rozmawiali. Nie ma w ogóle tego tematu. Ten temat jest, rozumiem, podnoszony przez Adama Bielana w akcie desperackiej obrony swojego puczu kanapkowego, który po prostu się nie udał. I Adam Bielan teraz próbuje uzasadnić, dlaczego w szczycie pandemii, tuż przed ogłoszeniem Nowego Ładu, zajmuje się rozbijaniem jednej z partii koalicyjnych, kierując się jakimiś swoimi niskimi pobudkami. I rozumiem, że sięga już po wszystkie narzędzia, już po Tuska i Berlin, ale to naprawdę nie zadziała. Proszę uważać, bo na białym koniu zaraz jeszcze wiedzie dziadek z Wehrmachtu. Dobrze, ale tak zupełnie serio, panie ministrze, jeszcze jedna sprawa. Pan powiedział, że Adam Bielan notorycznie łamał statut partii. W jaki sposób? Negując prawomocne orzeczenia Sądu Koleżeńskiego i... Aha, czyli mówi pan o tych ostatnich dniach, bo ja myślałam, że wcześniej w jakiś sposób łamał statut partii także. Nie, chodzi o ostatnie. Rozumiem. Oczywiście to spór, który, panie rektorze, żebyście dobrze zrozumieli, to, że Adam Bielan miał czasem różnicę zdań z większością swoich kolegów z partii, go nie przekreśla. Jesteśmy partią demokratyczną, mamy prawo się nie zgadzać, mamy prawo różnie oceniać różne sytuacje, nawet mamy prawo mieć różną ocenę tego, czy w kwietniu powinny być przeprowadzone wybory kopertowe, których autorem był Adam Bielan zresztą, tej koncepcji. My mamy prawo się w tej kwestii różnić, nie mamy prawa tylko do jednego, do deprecjonowania prawomocności organów partii, które zostały wybrane w sposób demokratyczny. I Adam Bielan to robił. No nie można mówić, nazywać Sądu Koleżeńskiego, nazywać kolegów, którzy się zebrali we dwójkę, a czasem w pojedynkę, bo i były takie wyroki, że się jedna pani spotkała sama ze sobą i wydała wyrok, nazywać Sądem Koleżeńskim. No więc to jest zamach na ład ustrojowy naszej partii, który jest wystarczającą przesłanką do usunięcia z partii. Na razie to wygląda, panie ministrze, trochę tak, jakby Jarosław Gowin bał się ponownej weryfikacji wyborczej, jeżeli chodzi o prezesurę Porozumienia. No dlaczego tego nie załatwić w ten sposób, że po prostu zwołujecie panowie i pani głosowanie w reżimie sanitarnym? No jakoś to niestety można to wykombinować. Dlaczego? No nie, właśnie nie, panie redaktor. Znaczy nawet najkrócej można było odpowiedzieć słowami Adama Bielana czy Kamila Bortniczuka z ostatnich dni, którzy powiedzieli, że Jarosław Gowin najpewniej wygrałby ten kongres. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że teren jest za Jarosławem Gowinem, że jak się okazuje w ostatnich dniach i zarząd, i prezydium, i posłowie są za Jarosławem Gowinem. Natomiast po prostu nie można się spotkać, panie redaktor. Nie ma takiego reżimu, żeby się spotkało kilkaset osób, delegatów i wybrało... Musicie do spana zabiegi medyczne pojechać, panie ministrze. Będziemy rozważać i tę opcję, ale zwracam uwagę, że także Prawo i Sprawiedliwość przekłada swój kongres, inne partie polityczne przekładają swoje eventy i po prostu no, to jest niemożliwe. My naprawdę nie marzymy o niczym innym od przynajmniej kwietnia zeszłego roku, bo wtedy planowaliśmy nasz kongres, żeby ten kongres po prostu przeprowadzić i raz na zawsze te wszystkie kwestie przeciąć. No dobrze, nie obawia się pan, bo nie wykluczył takiego scenariusza Adam Bielan w rozmowie ze mną, że sprawa będzie miała swój dalszy ciąg w sądzie. Niekoleżeńskim. Rozumiem, w sądzie powszechnym, bardzo proszę. Tutaj panowie mają do tego prawo, tylko no, trudno mi sobie wyobrazić
powrót panów do partii, która wcześniej ta partia nazwała ich głosami swoich organów statutowych, nazwała ich zachowanie politycznym chuligaństwem. Po prostu no nie zgadzamy się. No porozumienie było budowane zupełnie jako inna formacja i rozumiem, że koledzy no z desperacji sięgnęli po takie kroki, ale naprawdę trudno sobie wyobrazić miejsce dla nich w porozumieniu w przyszłości, bo to nie jest nasz styl działania. Choć naszą łagodność, czy tak bym powiedział, koncyliacyjność wynikającą z nazwy, pomylili z brakiem zdecydowania. To ostatnia jesteśmy rzecz, bardzo zdecydowani panie ministrze, i stanowczy, kiedy ktoś próbuje dokonać zamachu na naszą formację. Ostatnia rzecz, pojawiają się zarzuty nie tylko w kwestii prezesury Jarosława Gowina, jej legalności lub też nielegalności, ale także sposobu prowadzenia partii, w której podobno jest gigantyczny bałagan, która ma ogromne problemy w związku z tym, że zostało odrzucone sprawozdanie finansowe, jest brak subwencji budżetowych. Adam Bielan nie chciał, mimo że próbowałam go ciągnąć za język w tej sprawie, powiedzieć, o jakich kłopotach jeszcze mówi, ale twierdzi, że jest ich całe mnóstwo i że partia wymaga absolutnie uporządkowania, bo no, Jarosław Gowin chyba pewnych rzeczy nie ogarnął. Co pan na to? Panie redaktor, to, że tak wielu posłów, tak wielu członków zarządu popiera Jarosława Gowina tak zdecydowanie, jest najlepszym dowodem na to, że jego przywództwo jest przywództwem dobrym dla partii. Nie jesteśmy partią na pewno idealną, bo nikt nie jest idealny. Kwestie, my już mamy 4000 członków, to jest sporo formalności, pracujemy nad tym nieustannie. Chcemy rzeczywiście ten kongres zorganizować już od dłuższego czasu po to, żeby pewne rzeczy uporządkować. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ale panie redaktor, no naprawdę znowu brniemy w groteskę. Jarosław Gowin jest wicepremierem polskiego rządu, ministrem rozwoju, czy ministrem właściwym do spraw gospodarki, budownictwa, pracy, turystyki. No ma naprawdę multiresort pod sobą i nim zarządza bardzo sprawnie. Wcześniej ma kapitalne doświadczenie jako minister nauki, czy wcześniej minister sprawiedliwości. No naprawdę sugerowanie, że Jarosław Gowin ma jakieś problemy z zarządzaniem, świadczy tylko o desperacji. Ja bym zapytał inaczej, czy pan redaktor kojarzy Adama Bielana z jakąkolwiek pozytywną inicjatywą polityczną? Z jakimkolwiek dorobkiem politycznym? Panie ministrze, na szczęście ja tu zadaję pytania. Ja nie muszę odpowiadać, pan musi odpowiadać, więc już pytanie ostatnie. Albo inaczej. To było pytanie retoryczne. Czy nie sądzi pan, że ta sytuacja jednak no, ostatecznie zakończy się głębokim konfliktem w Zjednoczonej Prawicy? I że ja wiem, że to pytanie zadawałam wcześniej, ale po tym, co pan powiedział, ono się ponownie wydaje zasadne. Jak wy sobie teraz wyobrażacie funkcjonowanie w strukturach Zjednoczonej Prawicy? Znaczy, jak bardzo można chcieć władzy i na jak wiele rzeczy się dla tej władzy zgodzić? Panie redaktorze, to wszystko zależy trochę od tego, jak będą postępować nasi koalicjanci. Wydaje się, że stanowisko, które zaprezentowała, nie wiem, no ostatnio Solidarna Polska, że oni nie negują prezesury Jarosława Gowina, jest tym stanowiskiem, które pozwala patrzeć w przyszłość, jeśli chodzi o te relacje z tą partią. Prawo i Sprawiedliwość również miało takie stanowisko, ja znam wypowiedzi bodajże przewodniczącego Krzysztofa Sobolewskiego, że to Jarosław Gowin pozostaje partnerem. Więc wydaje się, że tutaj nie powinno być zagrożeń dla Zjednoczonej Prawicy. Jedynie mogę zasygnalizować pewne negatywne zjawisko, które zaobserwowaliśmy przez weekend w telewizji publicznej, gdzie osoby wyrzucone z partii były podpisywane jako porozumienie. Ba, Adam Bielan został podpisany jako pełniący obowiązki prezesa partii. No naprawdę Adam Bielan może się ogłosić nawet Napoleonem. Telewizja publiczna może go tak podpisać, ale on tym Napoleonem nie będzie. I uprzejmie będziemy prosić naszych partnerów, tych, którzy nas zapraszają, dziennikarzy telewizji publicznej, żeby nie popełniali tego błędu. Natomiast my nie mamy sygnałów ze strony Prawa i Sprawiedliwości, które byłyby sygnałami negatywnymi, agresywnymi, więc jestem tutaj dobrej myśli, ale oczywiście pani pytanie, pani redaktor, jest zasadne i to będzie zawsze już ciążyło na Adamie Bielanie, ten zarzut, że w szczycie pandemii zachwiał łodzią, jaką jest Zjednoczona Prawica i zagroził jej jedności. Marcin Ociepa. Nie dacie się. Dobrze, to nie wybrzmiało, dlatego powtórzyłam. Marcin Ociepa, Porozumienie, wiceminister obrony narodowej, gościem Ekspresu Biedrzyckiej, państwa gościem. Bardzo dziękuję panie ministrze za to spotkanie. Dobrego, spokojnego dnia mimo wszystko. Do zobaczenia. Dzięki. Do zobaczenia.